Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. I oczywiście znów nagrałem po nocach, ale dzisiaj troszeczkę wcześniej, z 23.30, czyli od godziny jestem w domu, po pracy. Jeszcze trochę przy stoliku tam pogrzebałem, właśnie się na niego patrzę, bo już wprowadziłem nawet do pokoju z piwnicy, znaczy do pokoju, do pracowni. Krzesło, nie! Wiem, że nie wyjdziemy. I tak, kochani, co dzisiaj będziemy robić? Czy nam rzeczy pozostawały? Nie pozostawały nam chyba rzeczorki. Czy może pozostawały? Ej, chyba pozostawały, dobra, spoko. I tak, ostatnio skończyliśmy bodajże na tym, że tutaj mi się tak bardzo fajnie grało z tą muzyczką, z tym BGM-em, który tam sobie leciał w tle. I naprawdę, ogólnie taki BGM powinny tutaj być non-stop. Chyba nie pozostawały przedmioty niestety. No trudno. No trudno, dużo chyba nie straciliśmy. Dużo chyba nie straciliśmy, przynajmniej tak mi się wydaje. Naprawdę to po prostu ta muzyczka, która tam sobie leciała w tle przy walce, to było coś genialnego. To chyba jedyny mankament w tej grze, który mi się naprawdę nie podoba. No te ogólnie bugi i tak dalej naprawdę da się przeżyć. Da się je przeżyć, ale brak tego BGM-a, który tutaj naprawdę był świetny, to jest zbrodnia. Rozumiem, że tu nie wejdziemy. Czy ja widziałem... A nie, i wejdziemy. Tylko po co? To ja tu znajdę. Ej, gdzieś wleźliśmy. Gdzieś wleźliśmy, zobaczymy gdzie dojdziemy. A. W sumie chciałem tym sobie jeszcze poczytać. A, bo tu nie ma wejścia. Obyśmy się tylko nie zbugowali, chociaż dużo nie stracimy w teorii. Dużo w teorii nie stracimy, ale wolałbym nie. No i fajno. Rozumiem, że tego nie przeniesiemy niestety. Co tu jest napisane? Tłumacz nam? Nie przetłumaczysz nam. Kłamstwo w państwie. Idźmy po drugiej stronie. No to tak dla dwóch skrzynek, w sumie takich easy. No to niezbyt się opłacało tutaj wchodzić. Tak bardzo niezbyt się opłacało tutaj wchodzić. No, ale kochani, ogólnie jeżeli chodzi o czas moich nagrywek i tak dalej, mam nadzieję, że od następnego tygodnia jeszcze troszeczkę się to zmieni. Już skończę ten cholerny stolik, zacznę, czy będę kontynuował w sumie naszego speciala, który niedługo już będzie. Dane usunięte, świetnie. Protokół bezpieczeństwa. W wypadku wystąpienia niebezpieczeństwa lub potencjalnego wycieku informacji, wszystkie przechowywane dane należy usunąć. Rozumiem, że właśnie dlatego są usunięte. Skończę ten cholerny storik i mam nadzieję, że w końcu będę miał czas, żeby skończyć również... również naszego specjala, którego już wam tu obiecuję, bo widzę, że nadal wszystko pięknie rośnie w siłę, jeżeli chodzi o nasze subskrypcje. Ej, no definitywnie, ja podraciłem te przedmioty, które tam wydropiły. Szkoda. Ale może to i lepiej. Coś jeszcze chyba było. Coś się świeci. No, coś, cokolwiek. Nie chcesz wyjść? Dobra, no niestety, tu się zbugowało. Sobie płomyczek. Dobra, tu byliśmy. Tu też byliśmy. I tam również byliśmy. Ta winda. Ktoś nas prowadzi? Czy to jest wyjście? Czy możemy? A, i tak nie możemy. Dobra. I to był kolejny saveik. Dużo nam saveów dają. Bo tam chyba też był jeden. Albo i nie. Kurde blaszka. A i tam idą przedmioty. I też tak naprawdę powiem wam osobiście, że nie wiem, czy w ogóle... Kurde, tam chyba coś jest. Nie wiem, czy mi się w ogóle opłaca jeszcze je zbierać. Naprawdę nie wiem, czy mi się opłaca zbierać te przedmioty, no bo jakby nie patrzeć... Tego mamy już pełno tutaj. A my w ogóle tam przyszliśmy, do Windows nawet przyjechaliśmy. I trochę strony popierdzieliły. Ej, ale ty byłeś po drugiej stronie przed chwilą. To bym sobie rękę uciął, że byłeś po drugiej stronie, ale okej. Dobra.
Czytando. Dane usunięte. Nie ma czytanda. Chyba, że dane usunięte dla was to jest czytanie. Kurde, więcej tej muzyki. Ale nie przeczytuj w przeciwnikach. No to jest po prostu zachęcenie do walki, naprawdę, mówcie co chcecie. To jest zachęcenie do walki. Tylko tu mam wszystkich wyciętych przeciwników. Te BGM-y są świetne. Kurde, nie wiem kto to komponował, ale tam ktoś w komentarzach pisał, że chyba twórca soundtracków z Dooma. I to by się zgadzało, bo naprawdę film ma świetny, takie pierdolnięcie czuć z tego wszystkiego. Jestem, kochanie, zostanę przy tobie, za wszelką cenę. No nie mogę, to kusi. To kusi. Już? Ło! Wow. Gdzie się to? Boskie to jest. Boska nuta. Ja sobie ją ogarnę prywatnie. I będę jej słuchał. Nie mamy klucza niestety. Oj! Gdzie może być Kay? Gdzieś kluczyk musi tutaj być. Słyszę dziwne brzęczenie. Dane usunięte. Teraz klikamy escape. Naprawdę, jeżeli chodzi o Atomic Heart, to no, to gra pretenduje u mnie na grę roku. Dane usunięte. Klucza tam nie mamy, a to co to jest? Coś możemy włożyć chyba. Tu byliśmy. No to rozglądamy się w międzyczasie za szyfrem. Ja przy okazji patrzę, czy tu nic nie leży, ale nie widzę tu nic. Może gdzieś tu w środku jest? Coś widać? Dobra, tam przejście jest również, ale zobaczymy sobie co tu jest. To jest chyba zablokowane nawet wejście. To są te trupy, które ostatnio wywaliliśmy, ale no niestety. Niestety one wszystkie nie żyją. A ty gałganku. Chciałeś mnie w koniec zrobić. Co mi zrobiłeś? Tu wejść nie wejdziemy, tutaj ich zastrzeliliśmy z tego co pamiętam. No to nie, tak jak myślałem, wszystko poznikało niestety. Tam nic nie ma, szyfru też nie ma. Chyba też nie ma szyfru. Łapki, kanapki. Tak, chodziliśmy tutaj, pamiętam tą lasie piękną. Piękną Słowiankę. Dobra, tutaj nic nie mamy, żeby teraz się nie dać zabić. Tam coś jest. Tam nie wejdziemy niestety. No tak jak myślałem, jest to ślepy zaułek. O. Niczym. Polimerzy nie są tym, czym myślicie. Nie służą do tego, co uważacie za słuszne. Kolektyw nie istnieje. To, co istnieje, to nie kolektyw. Co to? Zabieraj się stąd! Głupia Lalo! Nie wciskaj mi tej trucizny! Polimeryzacja wydaje się po prostu zawodnięciem nad umysłem. I myślę, że Cyczenow dobrze o tym wie.
Znaczy, no właśnie to planuję, co jest najgorsze. Próbuję zawładnąć nad światem. Poprzez roboty, poprzez eksport tych robotów. Zaczyna się to wszystko układać w tej chwili. Oha, ciebie przyjacielu to my znamy. A ja się zapiszę. Zapisywanie danych. Muzyka? Czekam na muzykę. Naprawdę? Nie ma? No wiecie wy co. Bez muzyka to nie to samo. Żyjesz, złama się. Bez muzyka to nie to samo. I właśnie to jest kolejny szkopuł. Szkopuł, który mi się nie podoba w tej grze. To jest po prostu właśnie niezbalansowana muzyka, która załącza się nie wtedy, kiedy potrzeba. A muzykę na pewno mają świetną. Towarzyszu majorze, czy uważacie na podstawie waszych doświadczeń zawodowych i osobistych, że nasze roboty cywilne w trybie bojowym mogłyby zrealizować projekt Atomowe Serce? Tak, bez problemu. Gdyby w każdej bazie wojskowej, sztabach i silosach było dość robotów i nikt nie spodziewał się z ich strony agresji, mogłyby zaatakować amerykańskie wojsko z zaskoczenia. Tak samo jak zaatakowały nasze. Jaka szkoda. Świat dopiero wrócił do normy po wojnie, a teraz przyjdzie kolejna. Nie jest tak źle, jakby się nad tym zastanowić. Jak to, towarzyszu majorze? Jeśli towarzysz Sechenov i Politbiuro chcą podbić Stany Zjednoczone, a nawet cały świat, nie będą walczyć z ludźmi. Ale podczas działań wojennych giną cywile. Dobrze odmówić. Jeśli roboty są zaprogramowane tak, żeby nie atakować cywili, to ich nie zaatakuj. Sam jesteś robotem, więc powinieneś to wiedzieć. Jestem robotem? W pewnym sensie to prawda. Robotyczną rękawicą. Co? Rękawicami neuropolimerowymi nie będzie rządzić kolektyw? To zależy od rękawicy. Niektórymi tak, a inne będą tylko wykonywać polecenia właścicieli. Wróćmy do tematu. Cywilne roboty otrzymają z kolektywu komendę przejścia w tryb bojowy, a ktokolwiek ustanie reguły kolektywu, będzie mógł kazać im zabijać wszystkich ludzi, tak? Ale po co zabijać cywili? To zwykli ludzie, rolnicy, naukowcy. O cholera. Po to im te pierścienie? Po co? Człowiek może zdjąć myśli i odłączyć się od kolektywu, ale robot nie. A więc twoja własna robotyczna gosposia zaciągnie cię z powrotem do kolektywu na życzenie jakiegoś wariata. Oni chcą założyć pierścienie swoim robotom, żeby nie słuchali nikogo innego. Zgadza się. No to ładnie się zaczyna żyć. W sumie to już jest w połowie, nie zaczyna. To już się zaczęło od dawna. O nie, ciebie to ja nie lubię. Weź się odwróć. Z ciebie paskuda. Dziękuję. I to, że tu fabularnie naprawdę zaczyna się fajnie rozwijać i wszystko zaczynają nam tłumaczyć. Wszystko zaczynają nam tłumaczyć, do czego są te pierścienie, dlaczego są potrzebne te pierścienie Sechenovowi i nawet babci. To właśnie pytanie, czy babcia jest dobra? Pompa tłokowa, bla. Ciebie nie chcę. Wyjść wszystko. Właśnie, a dokładnie kim jest nasza babcia? Babcia, która tutaj nam pomaga w teorii. Ale jak wiadomo, nikomu w tej chwili ufać nie można. Tak mniej więcej się rozglądam za tymi cholernymi kodami. Ale nic nie widzę. Coś włączyłem i chyba muszę spieprzać. No, a czemu ty nie idziesz? Coś tu się ewidentnie spierdoliło. Już użyć też nie możemy, dobra. To już chyba tutaj zrobiliśmy wszystko co potrzeba. Prawda czy nieprawda? Prawda czy oszu... Bo chyba tej wody nie było wcześniej. Definitywnie nie było tutaj tej wody. A ja tutaj byłem? No właśnie.
Tyk. And open! Jak to w Borderlandsach. Kurwa, co tu się dzieje? Ja, dobra, no wszystko pięknie, ładnie. Tylko teraz problem jest taki, że... Ja bym chciał jednak ten kod poznać. Ja bym chciał ten kod poznać, a ja go nigdzie tu nie widzę. Ja go gdzieś ominąłem. To jest zagadka, dwie kulki i armatka. Powiedziałem, że dostanę po ryju. Opiszmy sobie tę grę. Ja bym tak na szybko tylko przeleciał i zobaczył, czy na pewno nigdzie nie ominąłem żadnego kodu. Właśnie, bo nas tu nie było na przykład. Elegancko. Tutaj było chyba wejście z drugiej strony, tak mi się wydaje, no właśnie. A dlatego nie widziałem tamtego barachła. Dobra, to się wiele wyjaśniło w tej chwili. Tylko nadal nie wiem jak... Ten usunięty. No właśnie, wszystko jest usunięte. Jak wejść tutaj? Może po krwi trzeba iść. Tu gdzieś ta krew była. Próbuję rozglądać, ale to naprawdę nie jest takich obciup na krowę i ciele gotowe. Gdzieś widziałem odbite łapki. Tu w ogóle jakieś dziwne artefakty. Artefakty, a nie artefakty. Kurwa, Shiro. O, sorki, wybaczcie mi. Tu coś jeździło. Artefakto. Myślę, więc jestem, więc myślę. Staram się ogarnąć to, ale naprawdę nic nie widzę. Tam trochę czytania było i to czytanie bardzo mnie interesuje. Ale nie wiem, czy jednak nie ominiemy. Tam to wzięliśmy. Też nie chciałbym jakoś super wydłużać tego. Tu tylko jakieś łapki. Czekajcie. Dwa kółka. Tylko pytanie jak, bo to może być różnie. Albo tak. Chwila, ja sobie zrobię screena, znaczy screena telefonem, zrobię sobie zdjęcie. El aparato. Wydaje mi się, że to jest to. To jest to. Potrzebujemy około 3. To by były właśnie te 3. Być może pierdolę kocopoły, bo to tak bardzo często jest, ale... Wydaje mi się, że to są właśnie te 3. Dobra, galeria. Tylko, które? To może być tak. Tak i tak. 4 potrzeby. No wychodziłoby, że to tak. Tak. Brute force'em, nie? Wiecie co, kochani, dajcie mi chwilę. Ja spróbuję to ogarnąć i do was wrócę, jeżeli mi się uda. Udało się! Tak jak myślałem. Kochani, udało mi się. Ogarnąłem to.
Dokładnie chodziło o te kulki na dole, tylko tam jeszcze była jedna wypalona. Tam była jedna wypalona jeszcze. No i pykło. Udało nam się ogarnąć sekretne drzwi, tylko żeby teraz się nic nie zbugowało. Ale skrzynek. Dobra, teraz czy będzie coś do czytania? Będzie. Eksperyment Nejelow. Załączam raport. Władimir Nejelow, wiek 32 lata. Dorastał w podmoskiewskiej wsi. Młodzi rodzice, karmiony piersią. Za dziecka zdrowy. Bawił się na dworze, wykonywał prace fizyczne. Surowi, pracowici rodzice. Typowe życie na wsi. Walczył na wielkiej wojnie ojczyźnianej. Stan psychologiczny po służbie. W normie. Palący. Brak chorób poza okazjonalnym przeziębieniem. Typowy zdrowy radziecki żołnierz. Silny, zdeterminowany. Współczuję mu. Kiedy te rodniki z ciała jego żony dostały się do krwiobiegu Nejelowa, doświadczył tymczasowego paraliżu, kurczów mięśni, podrażnienia, odklejenia rogówki i łagodnej demencji. Na przestrzeni 3 dni jego stan się pogarszał, ale w żadnym momencie nie był krytyczny i ostatecznie się ustabilizował. Po kilku wizytach u A. Nejelowej, W. Nejelow zaczął wręcz wykazywać poprawę. Podczas 7 wizyty zamarł bez ruchu przed jej łóżkiem. Parametry życiowe pozostały w normie, ale przestał przejawiać jakiekolwiek zewnętrzne oznaki życia. U obojga pacjentów zaobserwowaliśmy naturalny rozwój mutacji barszczu. Wczoraj na całym ciele mężczyzny pojawiły się ukorzenie, tak samo jak u Anejlowej. Barszcz zaczął się rozgałęziać, ale ostatecznie dotarł do ściany. Konieczne będą konsultacje z botanikami z Wawiłowa. Eksperyment można uznać za nieudany. Towarzyszu Bur, wyślijcie obserwatorów w celu wyeliminowania pozostałości po eksperymencie Nejelowa. Czyli oni sami tym ludziom aplikowali te dziwne żyjątka. No to dane usunięte, nie wiem po cholerę to dali tutaj. Większość była usunięta. No w sumie niewiele się dowiedzieliśmy. Oprócz tego w sumie co myśleliśmy. Na początku w sumie myślałem, że on się sam zaraził, ale wiedz, że to oni go zarazili. Oni go cholera zarazili. Dobra, myślę, że już możemy śmiało podążać dalej. Jestem z siebie dumny, że udało mi się samemu to ogarnąć. Kurde. Więc jeżeli ktoś będzie próbował tutoriala, jak to ogarnąć, tak najbardziej proszę. Tutaj macie. Dobra, tutaj było to, tu idziemy w dół. Płyniemy sobie. Opa! No i jesteśmy tutaj przy... miejsc, kurwa. Co oni robili z tymi ludźmi? Oni ich mutowali. Aż skamienieli. Ty to definitywnie jesteś jakaś dziwna. A zobaczcie, że to same kobiety. To jest rozszczelnione. Teraz będzie walka. Dane usunięte, przetworzone zwierzęta. Towarzyszu Rieszetnikow. Otrzymywane z Wawiłowa próbki polimeru są absolutnie nie do przyjęcia. Spierdoliliście je wszystkie, czy co? Rozumiem, że to nie wasza specjalizacja, ale jak można mieć tak mało szacunku do pracy innych towarzyszy? W tym miesiącu przymkniemy na to oko i zamkniemy księgi za maj. Ale w czerwcu potrzebujemy zwierząt przetworzonych zgodnie z procedurą. W przeciwnym razie będę zmuszony skontaktować się z dyrekcją. Rurociąg między Wawiłowem i Pawłowem nie powstał na potrzeby pompowania gówna. Dane usunięte. Dobra, tam musimy iść, to ja idę się napierdalać. Muzykę proszę. Nawet więcej was chcę. Zaraz będę tego żałował, nie? Rydzwony, hotta, hotta, hotta. Muszę sobie jeszcze podwójny zrobić definitywnie. Leżeć. Nie da się ciebie walnąć? Aha, da się ciebie walnąć.
Kurwa, czy ja się właśnie... Oczywiście, że ja cię musiałem... wyciągnąć. Muzykę proszę, lepiej by mi się walczyło. Myślę, że to czas na potkę. Jest kiciuś, jest kiciuś. Jak tak lubisz skakać i skacz? Już po tobie. Hop. Prądem go. Stare baby jebać prądem. Już się dokończę. No ale trochę HP-ków straciliśmy. No ale to taka w sumie wymianka między życiem a... między życiem a bezproblemowym zabijaniem. Te materiały, neuropolimer, kurka, wódka, sporo tego. Ty jesteś pewny? To weź traf. Naprawdę? No. Wcale nie jesteś szybsza. No właśnie to jest jedyny chyba problem tej gwiazdki, że ona jest strasznie wolna. To mnie bije. Lecicie! Zech, pies. Kurwa, kolejny. Muszę się naładować, zanim się zabije. Ja pierdziele, co zabija z takim okrucieństwem? Biedna kobieta. Wyrażacie współczucie dla zwłok, majorze. To ciało okaleczonej kobiety. Nie tak dawno temu też miałeś współczucie dla ludzi. Ta osoba nie żyje, towarzyszu majorze. Postarajcie się, by wasza słabość do kobiet nie zemściła się na was. Coś z tobą jest nie tak, Charles. Poproszę Seczenowa, żeby cię przekalibrował. Dobra, to i tak myśleliśmy, że nie mieliśmy klucza. Nie, trochę słabo. Da się tu coś wyłączyć? Niestety nie. Weź zamontuj sobie tam, o właśnie. Tutaj nie wyjdziemy. Ale tu już wejdziemy. Czy nie? No nie, nie wejdziemy. Tak mnie tu przymknąć, no wiecie wy co? Amstwo! Kurwa, ile was tu jest? Ty kurwa to, się z chujem na łby pozamieniałeś? Dobra, no lecimy. Tak oj. Ale to pięknie pyka go. Na blusz to jest idealne. Na blusz to jest idealne. Sobie... kurwa, nie! Na blusz to jest idealne. I patrzcie, robimy tak. I pyk. No to jest idealne. Blusz to normalnie mięknie przynosi teraz. Blusz to przynosi mięknie. Ja was wszystkich pozabijam. Dawaj, wyłaź. Się mogę bardzo przeliczyć, ale... nie no, ta energia to pięknie działa. Złama się. Ta naprawdę energia teraz pięknie działa.
Kurwa, to jest po prostu easy. Blucz teraz nie ma szans. To jest on teraz sprite, to nie spragnienie. Coś pięknego. Dobra, zabiliśmy wszystkie chyba. Tego co widzę. Już tam też nic nie zostało. Nic, z drugiej strony jest przejście, czyli tam się kiedyś dostaniemy. To czytaliśmy? Nie, to czytaliśmy. Ciasteczko. No to i tak byśmy tego nie otworzyli. Dzień dobry. Chcieliby państwo porozmawiać o Bogu? Nie? Ja się nie proszę. Dobra, tu wejścia nie ma. A, my jesteśmy chyba po drugiej stronie. Skarga, słyszycie? Chcę złożyć skargę. Na co? Na odrażające zachowanie Stockhausena. Zostałem ranny, ale można mnie było ocalić. Wykrwawiłem się i błagałem go o pomoc. A ten wasz Stock, wiem, że tak go ironicznie nazywacie, zwyczajnie mnie minął. Poprosił jedną z tych sztucznych balerin, żeby mi nadepnęła na gardło i mnie ucieszyła. I umarłem. Co? Stock to prawdziwy kawał gnoja, nie? Dokładnie. Dokładnie, drogi kolego. Proszę nas teraz, by to wydobyć na światło dzienne. Przekażcie to swoim przełożonym. To jest haniebne. Nie proszę dla siebie. Dla mnie już jest za późno, ale to kwestia reputacji całego zakładu. Jest w końcu asystentem naczelnego administratora. Zajmiemy się tym. Zresztą Krausen też coś kombinuje. To doprawdy magiczna kraina, pełna zadziwiających wizji i fantastycznych postaci, intensywnych emocji i całkowitej wolności. Miejsce, w którym wiadomo wszystko i jednocześnie niczego nie da się pojąć. Pozbawione zmartwień i niepokojów. To nasz dar dla was, żołnierzu, i rzecz jasna przedłuży wam życie. Życie przepełnione walką i przemocą. Siostro, urządzenie. Mózg jest gotowy na przyjęcie implantu. Zacharow ma identyczny głos jak nasza rękawica. Ja dopiero teraz to ogarnąłem. Zacharow to Charles. O kurwa. Chciałem się od was uczyć, a spotkałem się jedynie z pogardą. Mieliście budować moje poczucie własnej wartości, a teraz... No cóż, mam jeszcze kulę. Będę się przedzierał przez świat nauki. Ukradłem z waszego gabinetu pozytywkę z waszą ulubioną melodią. Żebym nie zapomniał, ukryłem ją w sejfie. Tym z pozytywnym hasłem, nie tym z negatywnym. Co ja osiągnę w życiu, jeśli ciągle mi się myli parę sejfów? Pies! Pies ma pozytywne hasło! Jest ma pozytywne hasło. Ale kurde, Charles to Zacharow. Ale jak? Dlaczego? O, tu się od Janie Pawła. O, bluszyk. Muzyka! Lecimy! Jak w dumie! Uwielbiam tą grę. Gra roku 100%. O nie! Mamy bazukę? Nie ma bazuki!
No to już jest trudniejsze. Żrej gruz, gnoju. Ej, w dół! Dokładnie, a masz szmatę. Ta muzyka powinna być częściej. Już wszyscy? Ja nie wiem, czy mam kiedy cisza mojego głosu, tak darłem pizdę, że to tak. Nikt nie poradzę na to, uwielbiam metal. Taki grak. Jest po prostu coś pięknego. Best of po prostu. Uwielbiam, jak jest takie właśnie pierdolnięcie w grze. W jakiejś walce z bossem i tak dalej, to jest coś pięknego. Teraz mogę walczyć z kolejnym, nie ma problemu. Pyk. Ojej, ale musiał być jakiś update, bo teraz mamy normalnie przedmioty z nich, jak ich rozwalimy podczas stanu zamrażania. Wcześniej tego na pewno nie było. My wyszliśmy chyba stąd. Tak, stąd wyszliśmy. Tutaj się już napierdzielaliśmy. Nic tu więcej nie ma? Nie. Nic nie ma już więcej, oprócz tych takich... Co to za kapsuły? Co się w tym kompleksie działo? Kurde, no nie mogę tego zrozumieć. Co tu się dzieje? To skwary. Charles, co to za miejsce? Kostnica? Owszem. Przechowuje się tu ciała zmarłych w celu dalszych badań. Jakich zmarłych? Wszędzie tu się roi od zabitych ludzi. Skąd się wzięły te ciała? Są ich dziesiątki i w większości to młodzi ludzie. To zwłoki ochotników, którzy zmarli w wyniku ryzykownych eksperymentów. Ja pierdolę. Rozumiem, że niektórych eksperymentów nie da się przeprowadzać na myszach czy innych świniach i potrzeba do nich ludzi, ale tyle osób? Przecież to chore. Niestety, w świecie nauki nie wszystko idzie gładko. Czasami ochotnicy umierają. Te kondygnacje zbudowano, by ich śmierć nie poszła na marne. Tutaj bada się ich ciała, by w przyszłości uniknąć tych samych błędów. Weź nie pierdol. Nie mogli przeprowadzać eksperymentów na ludziach skazanych na śmierć? Chociaż i tak. Nie wszystkie eksperymenty można przeprowadzić na marginesie społecznym. Niektóre ważne, tajne projekty wymagają uczestników o zdrowej psychice i czasami są tragiczne w skutkach. Co może być gorszego? Uwierzcie, towarzyszu majorze, istnieją większe tragedie niż to, co widzicie tutaj. Czasem śmierć uczestników eksperymentu prowadzi do przełomu, który ratuje miliony osób. Tak właśnie opracowano szczepionkę przeciw brunatnej zarazie. To się musi skończyć. Musi się skończyć, a my się jak zwykle zaczęliśmy. Zaraz wracamy. Dobra, moi drodzy, wróciliśmy na szczęście. Ja to mam naprawdę pecha totalnego. Co dziwne, tam są normalnie przedmioty i tak dalej. Nie wiem, jak tam wejść. Może będziemy mogli wkrótce tam jakoś się dostać. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, bo ja lubię zwiedzać. Mamy tutaj otwarcie chyba. Szybsze wejście, tak powiem. Dobra. No i serio, no ten Charles mnie coraz bardziej zadziwia. On naprawdę ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy i to mnie bardzo martwi. Aha, wystarczyło po prostu... Tyk, nie macie. Wystarczyło po prostu wejść na górę. No tak, ja tutaj rozwaliłem nawet jak tam woziłem, rozwaliłem to. Z dystansu. Kurde, jakby nie mogli nas normalnie pójść schodami. Ajajaj. I'm your little butterfly. Dobra, tu wyjścia nie ma. Kurde. Każda kapsuła to jest jedno ciało. Co oni tu zrobili rzeźnie?
To jest po prostu rzeźnia. Dobra, tu wejścia nie mam. Definitywnie musimy wejść na schody i iść na górę. Niestety. No może niestety. Tam przejścia nie ma. Tam przejścia też nie ma, rozumiem. Tu chyba też nie było, nie? Oby tylko teraz w łeb nie dostać i będzie git. Halo, młodzieńcze! Zaczekajcie! Jeśli mam wam pomóc... Nie, nie! Możecie pomóc całej ludzkości! Właśnie to staram się zrobić. Nie, nie, nie! Nie marnujmy czasu! Niewiele już ze mnie zostało. Wszystko przeanalizowałam i wyliczyłam. To echo sieci neuronowej, które pozwala martwym mówić, jest kluczem do nieśmiertelności. Ale jak? To tylko szczątkowe emocje. Nie do końca. Właśnie opracowałam metodę adaptacji polimerowej w sieci neuronowej. W głowie możemy zapobiec zanikaniu świadomości i wykorzystywać jej impulsy do sterowania maszyną. W praktyce pozwoli to na przeniesienie ludzkiego umysłu do maszyny, co oznacza nieśmiertelność. To co trzeba zrobić? Już mówię. To zaskakująco proste. Macie długopis? Nie sądziłam, że będzie to takie łatwe. Kiedy nie ma się nic poza myślami, zaczynają się one klarować i tak sprawnie przepływać. Mówcie już. Charles, nagraj co powie. Tak, tak. Ja zanikam. Trzeba zacząć od obywatela radzieckiego, dostępnego w każdym domu. Halo, słyszy pani? Obawiam się, że to koniec, majorze. Ładunek neuropolimerowy się wyczerpał, choć była bliska przełomu. Cholera, prawdziwy drenaż mózgów. Halo? Jednak nie. Mam inne rzeczy na głowie. No chyba nie. Nie zaniknęła wcale. Dobra, to jest w porządku. Tyk, otwarte. Otwarte. W sumie nieśmiertelność. Mokry sen naukowców. Choćby nawet przeniesienie umysłu do maszyny. Ej, dostaliśmy się z drugiej strony. Świetnie. Wiem, że tu też jest otwarcie. Zobaczmy jeszcze, jak tam nasze polimerki. Jak tam nasze polimerki? Energię już mamy na maksa, na maksa. 446, ej, dobra. No to postać na maks. I mamy chyba już wszystko na maksa. No to by wychodziło. Wszystko jest na max, szok mamy max, jeszcze zostało tylko odmrożenie, telekineza na max, polimera, no i osłona. Myślę, że teraz pójdziemy sobie bez problemu w tą osłonkę. Dajmy na... To sobie też zainstalujemy. Szybsze uzupełnianie. Dobra, możemy w to dać jeszcze. 46, no dobra. Niech będzie i tak. Moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Pospolita nam kurwa w ogóle to nie dropi. Nic, a nic tam to nie dropi. Smutne trochę, bo zabijamy non stop te maszkary i tak dalej i nic nam niestety nie dropi z tego. No trudno. Dobra, moi drodzy. Jeszcze raz, trzymajcie się. Trzymajcie się, a my się widzimy w następnych odcinkach. Hej, hej!